Osią symetrii wykresu funkcji kwadratowej podanej następującym wzorem w postaci rocznowej jest prosta o równaniu. Należy narysować albo poziomą oś, albo cały układ współrzędnych. I tutaj zauważamy, jakie są miejsca zerowe. Otóż są to liczby, które zerują nam poszczególne nawiasy. Pierwszy nawias jest zerowany przez liczbę 5, prawda? Wstawisz tu piątkę, 5, 5-5 to 0. Drugi nawias jest zerowany przez minus 9. Minus 9 plus 9 to 0. I podane liczby zaznaczmy w naszym układzie. Tutaj mamy naszą piątkę, i tutaj minus dziewiątkę. Widzimy, że po wymnożeniu tych nawiasów parabola będzie skierowana ramionami do góry, ponieważ współczynnik A. Tutaj po wymnożeniu będzie równy 1 siódma, i to będzie liczba dodatnia, więc mniej więcej ta parabola będzie wyglądała tak, o właśnie nie trafiłem w piątkę może jeszcze raz. Yy, ok. Ale o to chodzi właśnie, żeby zauważyć pewną własność, że tutaj rysunek jest tylko pomocniczy, że oś. Pionowa symetrii leży w połowie odległości między tymi dwiema liczbami. Więc y, może pamiętasz, że taka oś symetrii to jest średnia arytmetyczna między tymi y, miejscami zerowymi. Więc jak wezmę sobie 5 i dodam minus 9, no to może od razu napiszę minus 9. To minus 4 przez 2 otrzymuję minus dwójkę. Więc gdybym kartkę złożył wzdłuż pionowej osi X równa się minus 2. No to lewe ramię najdzie na prawe ramię. Przypominam, że tak naprawdę jest to P, czyli współrzędna Xowa wierzchołka paraboli. Pamiętasz, to jest ta sama współrzędna określana wzorem minus b przez 2a, gdzie q to była współrzędna y minus delta przez 4a. I wtedy miałeś współrzędne wierzchołka paraboli. Więc teraz spójrzmy na odpowiedzi. Mamy minus 2, jest to odpowiedź C.